Dzień dobry, witam. Niestety trochę pada. Takie są uroki poszukiwań zimą, ale w Anglii jest to środek sezonu. Masa narodu na tych polach. To jest jedno z kilku pól, także to nie są wszyscy ludzie, którzy dzisiaj tutaj występują. Pierwszy cel, dosłownie pierwszy cel, jaki kopię. Po chyba 15 minutach. I jeśli jest to, co myślę, to jest ok. Tak, ćwiartka. Ups, gdzie ta ćwiartka? Tak zwany siekaniec. Jest ok. Mały cel, słaby sygnał. Ale na tyle mocny, że go wykopałem tym rutusem swoim. Idziemy dalej. Dzisiaj na tym polu widzę przeważają deusy. Sporo cewek białych. No my się nie przejmujemy, kopiemy. Pole jest takie techniczne. Ja nazywam polem technicznym takie, gdzie jest sporo żelaza, koksu. Tutaj jest cywilizacja dookoła, wszędzie jakieś tory, boisko. No jak się prawidłowo chodzi, z dobrze ustawionym wykrywaczem, to się kopie takie malutkie cele. To nie jest nic wielkiego. Kawałek metalu kolorowego, ale no można. Można kopać małe cele również, jak się odpowiednio chodzi. No jestem z siebie bardzo zadowolony. Bo tu jest żelazo. Miałem cel. I na początku wydawało mi się, że to po prostu żelazo troszeczkę oszukuje na kolor. No i prawie to ominąłem, ale potem zbadałem, że tu jest jakby jeden cel. Tutaj był troszeczkę cichszy cel. No i jest monetka. Monetka taka, ta duża. Penny ich tam. Jak zwykle, wytarta. No ale jest. Jedynie co, że zadowolony jestem z siebie i nie daliśmy się oszwabić. Albo ja w ogóle nie wspomniałem, że już jestem na innej lokalizacji. I minęło parę miesięcy od tamtego kopania. A zobaczyłem w telefoniku wczoraj, że te filmiki, które miałem z tamtego kopania, bodajże w grudniu, które miały się nigdy nie ukazać, ale doszedłem do wniosku, że skoro już je nagrałem, no to czemu tego nie połączyć w całość. Dzisiaj kopię na takiej lokalizacji. Jak widać, jest fajnie. A grunt tutaj... No widać, że kamienie, ale też po zbalansowaniu wykrywacza mam jakieś wykrzykniki przy cyferkach, które dostaję, znaki zapytania, więc ten grunt też nie jest łatwy. A tutaj coś kopię. Zobaczymy, co wyjdzie. A jest jakiś krążek. Kurczę. Ale... Mam złe przeczucia, bo nie widzę, żeby coś na nim było ciekawego. No ale trzeba wykopać, mimo tych kamiorów. No jest skarb ołowiany. Bo tutaj zamierzam spocząć. W sensie nie, że na zawsze, tylko odpocząć. Coś mogę znaleźć? Tutaj jest to dzisiaj, o, zapomniałem. Kieszeni, tylko bez tego kapsla. Widzicie? Teraz przyjaciele, jakieś takie fanty pozbierałem z pola dzisiaj. I tak sobie dzisiaj kopiemy. Terenu jest sporo, ludzi nie aż tak dużo. Gdyby to była dobra miejscówka, to byłoby tu trzy razy więcej ludzi. Przeważają deusy na białych cewkach.
No ja ciągle z Rutusem oczywiście. Dzisiaj przeszedłem te pole wzdłuż. Skończyłem na tamtym narożniku, tam wszyscy zakręcali. Dzisiaj udało się znaleźć. Co się udało znaleźć? Niewiele. Ale jest ładny jeden strzalik, dzwoneczek. O, taki dzwoneczek malutki. Ładny, kompletny. Może zadzwoni, jak się go wyczyści w środku. Co to za wulkan? Popieczemy ziemniaki trochę na koniec dnia. No teraz ten wykres zaczął się wyrównywać. Leciutko się pojawia tutaj na 82 i taki słupek się zarysowuje. Wcześniej był poszarpany. Ale się nie dziwię, dlatego że wydaje się, że jest coś głęboko. Także kopię dalej. No jest, niestety tylko guzik. Nie był aż tak głęboko jak ta dziura, bo trochę przestrzeliłem. Lekko w ściance się znalazł. Na szczęście dzisiaj nie zapomniałem pinpointera, także namierzyłem na czas, żeby nie kopać jeszcze głębiej. Do Australii, żeby się dokopać, bo tam niebezpiecznie teraz jest przebywać. Te pole, a tutaj jest intensywnie użytkowane, jest zaraz przy wiosce, także no sporo jest żelaza, szarpie trochę wykrywaczem mi tu. Wydaje się również, że sporo jest takich dźwięków lewych, nazwijmy to blisko koloru, na pograniczu z żelazem, o takich takiego koksu, nazwijmy to tak. I troszeczkę no szarpie, ale mimo wszystko jakoś się ogarniamy tutaj, kopiemy dalej. No może teraz, dobry sygnał. Namierzanie, fajne, nie? Nie ma to jak cyngiel w wykrywaczu. Naprawdę się przydaje. Fajna sprawa. Idę. Sobie maszeruję wzdłuż tego ogrodzenia i czuję się nieswojo. Bo jest tutaj obserwator. Mam tutaj wiernego kibica. Od pewnego czasu mi się przygląda. Czas na odpoczynek. Usiądę sobie pod tym dębem fajnym. O, jaki zajebisty grzyb. Może mi nie spadnie na głowę. Okej. O, dzisiaj to się udało znaleźć. Ups. Nie ma nic ciekawego. Kawałek łyżki, ołów, jakiś scyzoryk, prawdopodobnie malutki, kilka pieniążków, a takie reality. Byłem tutaj na tych polach w tamtym tygodniu. Gdzie to jest? W tamtym tygodniu właśnie tutaj znalazłem łyżkę srebrną. Widzicie, w takim stanie niezbyt ciekawym, ale tu ma jakieś tam swoje bicia, także oddam ją farmerowi, niech sobie tam znajdzie, gdzie i kiedy była zrobiona, będzie miał takie zadanie domowe,
No i hamerka też wyhaczyłem na polu tutaj sąsiednim. O. Tu jest data. O, teraz dobrze nie widzę, ale tam 1500 coś tam. No Elżbieta pierwsza. To jest ta, co na filmie mówiła, że nawet wiatrą potrafi rozkazać, kiedy płynęła hiszpańska armada w stronę Anglii. No i trochę to się sprawdziło, bo hiszpańska armada została tak naprawdę rozbita przez sztormy niesprzyjające wiatry, a nie przez walkę z okrętami angielskimi. Na takich ustawieniach chodzę od pewnego czasu. Czułość, no te pola co robię ostatnio, to takie są troszeczkę zaśmiecone, więc z tą czułością nie przesadzam. Trochę jest tu koksu też. 83. Dyskryminacja minus 20. Rdzeń. Częstotliwość 16,8, dlatego że jak daję wyżej, to bliżej domów trochę no, zakłócenia odbiera wykrywacz. A 16,8 jest stosunkowo wysoką częstotliwością, a już jest wyciszony wykrywacz znacząco. Kamienie magnetyczne minus 2, filtr gruntu 5. No to jest taki mój ulubiony filtr gruntu. Maskowanie 0. Audio. Sygnał wiodący 36. Ton no 161 Hz. Dźwięk ten przewodzący. Wzmocnienie statyki 10 zaledwie. WCO tak. Niech będzie tym razem to powłączane. Chcemy, żeby było fajnie. Na tyle cicho, na ile się da wszystko. SAT 20, wzmocnienie audio 44. Głośność 21. Głośność żelaza 0. Tam tony to nieważne, przy tych ustawieniach są za bardzo. Podświetlanie to tylko włączyłem teraz, żeby troszeczkę było to lepiej widać. Rodzaj ID od minus 90 do plus 90. Czas wyświetlacza 3 sekundy. Wzmocnienie ID norm. Preferuję to, niech wykrywacz się nie wysila i pokazuje, jak nie może, to niech nie może pokazywać na siłę. No i tyle. Dobrze mi się chodzi na tych ustawieniach ogólnie. No i słuchawki oczywiście. Słuchawki jednak warto mieć tą regulację głośności na słuchawkach dodatkową. Wyizolować się przy tym od tego wiatru, który tutaj grasuje po polu. No i do przodu.